wondered whether I'd be meeting you here, Potter. I suppose you were expecting someone else. Well, it's me, scared, stuttering Professor Quirrell. You're far too inquisitive to remain among the living. Aha, to ty tak sprawę stawiasz jasno. Okej, to my sobie tutaj schodki utworzymy. Nie będziesz mi tutaj, kurde, mówił, co ja mam robić. Srebento! 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 Okej, czyli widzę, że cała ta koncepcja będzie polegać na tym, że my będziemy musieli schodki ustawiać. Srebento! 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 No dobra, teraz możesz sobie co jedynie w nosie podubać. Nie przeszkodzisz mi teraz, Quirrell. Bo platforma została już ustawiona, więc pal gumę, śmietniku. Teraz ja tutaj będę ustawiał, co trzeba. No i co? I się ustawiła platforma. I co teraz mi zrobisz? I co teraz zrobisz? Szajby dostałeś, kurde. Przestań, kurde, kozi bobku. Chociaż muszę przyznać, że konfrontacja tutaj, powiedzmy mini konfrontacja z nim, jest całkiem spoko. Przynajmniej jest to coś nowego. Trochę sobie ściszę jeszcze gierkę, bo kurde, za głośno jest. Ale żebym cokolwiek słyszał, bo kurde... Lipa trochę. W ogóle dziwi mnie fakt, że Snape'a tutaj nigdzie nie ma. Bo mieliśmy ponoć Snape'a szukać. Srebento! 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 To musimy tamten ostatni ten? Nie, wydaje mi się, że ten ostatni też musimy tam przesunąć, ale dobra, no niech będzie, przesuńmy go. Żeby nie wyszło, że ja kurde jakiegoś Game Overa trzasnę tutaj. Bo trochę mi się to nie widzi, nie powiem, że nie. On już i tak nie może w ogóle atakować, z tego co widzę. No, dawaj. Szczelaj. Curses, Potter! You will not succeed again. I to tyle, co ty chciałeś mi powiedzieć? Nic szczególnego? Okej. Dobra, to opuśćmy teraz tą ogromną salę, pełną pochodni. I skupmy się teraz na tym oto... pięknym zwierciadle, a raczej lustrze. Wow. He has the stone. Give me the stone. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this. Okej. On wygląda bardziej przerażająco w tej wersji niż w wersji na PS1, bez kitu. Dobra, jak tutaj w ogóle z nim walczyć, bo ja nie widzę jakby innej możliwości. A, dobra, to trzeba zrobić coś takiego. Aha, dobra, musimy tutaj operować tym.
Okej, tu musimy całym zwierciadłem operować. Dobra, ja nie ogarnąłem przez chwilę petardy, o co tutaj chodzi, więc poczekajcie chwilę. Dojdźmy może do samej walki, bo to już jest końcówka gierki. Dobra, jestem z wami z powrotem, już dalej walcząc. Fuck, nie to chciałem zrobić. Dobra, teraz już wiedziałem, co chcę zrobić. Okej. Czy jednak nie będzie przewracających się kolumn? Szkoda. Sporo HP mu zeszło, nie powiem, że nie. Już nie ma przewracających się kolumn jak z wersji na PSX-a. Dobra. Jezu, jak on wchodzi w tę teksturę ognia, to jest przerażające. Ora, szybko, szybko, szybko. No sam umrzesz, frajerze. Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons between yourself and Professor Quirrell is a complete secret, he said. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck, he may never regain his power at all. So the stone's gone, said Ron finally. Harry nodded and wished it good riddance. Then Ron produced a brand new famous witches and wizards card from his robes and handed it to Harry. You've got the whole set now, Harry, Ron said. Harry was stunned. Harry made his way down to the end of the year feast alone that night. The Great Hall was decked out in green and silver to celebrate Slytherin winning the House Cup. When Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor 60 points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. Thank you.
Okej, okay, więc po to były potrzebne te fasolki Fredowi i George'owi. Okej, okay. Co ja mogę więcej powiedzieć? No nic. Przeszliśmy Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na komputery i powiem wam szczerze, że mam taki niesmak po konfrontacji z Voldemortem. Wydawało mi się, że w wersji na PS1 ostatnia walka była o wiele ciekawsza. Nie wiem, czy wy też odnosicie takie wrażenie, jeżeli graliście w obie wersje. Nie wiem, dla mnie tutaj w ogóle... W sumie dobra, może przejdźmy już do podsumowania, bo... Nie wiem, co tutaj chciałem powiedzieć, poza tym, że chociażby Dumbledore przyznał nam 60 punktów, co zresztą mogliście na cutscence zobaczyć, ponieważ pokonaliśmy Lorda Voldemorta, dzięki czemu Hogwart jest teraz bezpieczny, przynajmniej na razie. Więc dobra, może przejdźmy do samego podsumowania gierki. O fabule nie będę się tutaj rozwodził, bo wszyscy wiemy, jaka jest fabuła w tej gierce. No chyba, że nie czytaliście książki, ani nie oglądaliście filmu, no to wtedy troszeczkę lipa, bo możecie faktycznie nie wiedzieć, o co chodzi. Ale w takim dużym już skrócie. Jeśli chodzi o samą grę. Moje spostrzeżenia. Kiedyś ja byłem bardzo wielkim przeciwnikiem wersji PC-towej, bo przez pryzmat nostalgii wolałem wersję na PS1, bo w nią się najwięcej zagrywałem za dzieciaka. Mniej wersję na PC-ta, to mogę powiedzieć. I moje odczucia. Jest to całkiem spoko gierka. Jest to przede wszystkim fajna wersja, jest to bardzo ładna graficznie wersja, bo względem tego, co mamy na PS1, to tutaj praktycznie wygląda to wszystko pięknie, chociaż wersja na PS1 mimo swojej takiej trochę biedniejszej grafiki to też jest niczemu sobie, bo ma naprawdę też świetny level design i świetne niektóre dodatkowe poziomy, czego wersja na PC nie ma. Jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to tutaj kompozytor po prostu wypada fenomenalnie. Ma naprawdę niektóre ścieżki dźwiękowe, muzyki są lepsze niż w wersji na PS1. W sensie są niektóre muzyczki, których w ogóle nie było w wersji na PS1, co jest troszeczkę smutne, nie powiem, że nie. Sam level design jest spoko, to już mówiłem. No i podoba mi się to, że niektóre jakby dialogi są pełniejsze, bo w wersji na PS1 w większości są mocno okrojone, przez co ma się czasami wrażenie, jakby coś miało być zaraz dopowiedziane, ale tego nie ma. Tak. Przejdźmy teraz do wad. Bo to były jak na razie pozytywne rzeczy, które mi się bardzo podobały. No i w sumie samo to jakby prowadzenie gierki mi się mega podobało, bo sam let's play uważam, że wyszedł całkiem spoko. To teraz wady. Nie podoba mi się chociażby to, że... Mało jest takich leśnych poziomów, w sensie chodzi o to, że takich na dworze. Ja wiem, że to wszystko ma swoją specyficzną nazwę, ja to bardziej opisuję jakby jako gracz, który mimo, że jest fanem Harry'ego, to niestety niektórych rzeczy zapomina. I nie podoba mi się to, że wersja na PS1 na przykład wprowadziła więcej takich ciekawszych poziomów na dworze, jak chociażby samo to poszukiwanie na przykład... tego tam specjalnego itemku, o który Snape nas na przykład poprosił w Harrym Potterze na PS1. To moim zdaniem było naprawdę mega coś ciekawego i szkoda, że tego nie wykorzystali w tej wersji. Nie podoba mi się chociażby niektóre poziomy, które były i w wersji na PS1 i na PC. Ponieważ niektóre wersje poziomów w wersji na PC są czasami moim zdaniem zbyt łatwe niż w... takim kamieniu filozoficznym na PS1, bo tam chociaż musieliśmy troszeczkę się bardziej napocić, ale miało to swoje jakby ręce i nogi, to było całkiem spoko. Brakuje mi chociażby troszeczkę takich wyzwań od bezgłowego Nika, żeby zebrać te karty kolekcjonerskie, bo tutaj te karty kolekcjonerskie może i są w niektórych chamskich miejscówkach,
Ale jednak te challenge bez głowy Gonika miały jakiś sens i były one dosyć ciekawe w wersji na PS1. I trochę mi brakuje tego w tej wersji gry. Też nie za bardzo podoba mi się konfrontacja z Voldemortem, bo wbrew pozorom uważam, że mogliby tego bossa troszeczkę utrudnić w wersji na PC i byłoby to dosyć takie całkiem spoko. A tutaj wydaje mi się, że konfrontacja polega po prostu na tym, że uderzaj cały czas w to lustro i w zasadzie to tyle. Nic szczególnego. A tam to chociaż były elementy ze spadającymi kolumnami. Sama w ogóle geneza zbierania fasolek dam jest troszeczkę tutaj bezużyteczna, bo poza tym, że musimy dawać to Fredowi i George'owi, żeby dali nam tam karty kolekcjonerskie i żeby zrobili właśnie psikusa Snape'owi, czyli to 100% dobre zakończenie, bo grę zrobiliśmy na 100%, to jednak wolałem system z wersji na PS1, gdzie po prostu zbierało się dany typ fasolki, czyli przykładowo fasolkę czerwoną, zieloną lub niebieską i za to jakby dostawałeś hasła do portretów. Bo tutaj te portrety to poza tym, że rzucasz alohomore i dostajesz się do sekretnych miejscówek, to w zasadzie tyle, nic szczególnego. Kolejny jakby minus tej gierki jest taki, że nie lubię bardzo sterowania w tej gierce, bo czasami Harry się łapie niektórych obiektów, a czasami mu się nie chce. I ja nie lubię bardzo czegoś takiego w grach wideo, że bohater jakby sobie wybiera od własnego widzimisia, czy mu się to podoba, czy to mu się nie podoba, więc to jest coś, co wychodzi na wielki minus, jeżeli chodzi o tę produkcję. Mówię, w tej gierce troszeczkę jest za mało tego, co było w wersji na PS1. Nie mówię, żeby tutaj jakby skopiować wszystko, co było z wersji na PS1, ale mogli chociaż część poziomów jakby, wiecie, nawet innych takich poziomów zrobić, takich bardziej oryginalniejszych, a w zasadzie to na przykład nie widziałem też sensu, jak był ten brat Rona i George'a i tego Freda. Ten, który tam stał se na podwórku, który tam się wymądrzył, że Potter, ty jeszcze nie umiesz latać na miotle i tak dalej. Nie rozumiem w ogóle, po co była ta wstawka z nimi, w ogóle po co była ta sama w sobie lokacja, skoro i tak tam nawet nie przyszliśmy w ogóle ani razu. Bo same lekcje Quidditcha mieliśmy na początku i w zasadzie to tyle. A w wersji na PS1 chociaż było coś takiego, że mieliśmy drugą lekcję Quidditcha, gdzie mogliśmy nauczyć się zbierać chociażby tego całego znicza. No ale po co? Po co tutaj coś takiego wprowadzać, co nie? I co jeszcze? Co jeszcze, do czego bym mógł się tutaj przyczepić? No i chociażby ten zakazany korytarz i szkoda w ogóle, że nie zrobili tego zakazanego lasu, bo uważam, że to jest zbyt ważny wątek, który został w sumie zapomniany, no bo była ta sekwencja przecież z Malfoyem, który tam nie lubił przecież Harry'ego i w sumie do teraz go nie lubi, wiadomo o co chodzi. Ale został on tam wysłany do tego zakazanego lasu z Hermionem, Ronem, Hagridem i trochę mi brakuje czegoś takiego tutaj. Szkoda, że tego nie wykorzystali. I to chyba było na tyle, co ja chciałem ogólnie z samej oceny gierki i ze wszystkich wad oraz zalet. Pomimo tego wszystkiego gierka uważam, że jest całkiem spoko. Dałbym solidne, z tymi oczywiście wadami, 7,5 na 10 albo 7. Bo uważam, że na taką ocenę ta gra zasłużyła. Nie na taką oczywiście super wybujałą, jaką mówi tam Zagrajnik, bo mimo, że Zagrajnik wyraża swoją opinię, to troszeczkę uważam, że jest zbyt mocno przesadzona, bo oglądam sobie materiały odnośnie Harry'ego Pottera, ale to jest takie moje dosyć mocno subiektywne zdanie. A wy? Jak oceniacie tę grę? Możecie nawet napisać swoje spostrzeżenia, porównując wersję na PS1 i PC, bo obie te wersje ograłem na kanale, więc wolałbym, żebyście swoją opinię skupili na obu tych wersjach, bo jeszcze wersji na PS2 nie tykałem. Jeżeli chcecie oczywiście zobaczyć sobie Let's Play z wersji na PS2, to polecam obczaić kanał Sebulba2000, czyli kanał Seby. On teraz się zajmuje Harrym Potterem na PS2. Ja być może nawet i w tym roku dotknę tę wersję, aczkolwiek nie obiecuję. No i cóż, mam nadzieję, że ten Let's Play wam się podobał i w sposób ciekawy był prowadzony, mam taką szczerą nadzieję. Mam nadzieję, że byłem informatywny, to jest przede wszystkim. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content tak samo jak i w ogóle Let's Play z Harry'ego Pottera, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discorda, linki są pozostawiane w opisie. No i cóż,
Trzecia gra z tych zaległych let's play z czterech, bo teraz nam został tylko Rayman Redemption, została ukończona, więc teraz czas skończyć Crasha trójkę, Raymana Redemption i zacząć nowe serie, które być może nawet zacznę nawet i w trakcie kończenia Raymana Redemption. Bo Crasha trójkę to tam mogę se nawet, nie wiem, nawet już rozkończyć. Więc to by było na tyle. Wyjdźmy sobie już stąd. No i mamy ogólnie napisy końcowe. Tak więc z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i co? No i cześć!